Cześć, witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak jadnę tapetem narożnika. Zapraszam do oglądania. Jest to tapeta winylowa i dość gruba. Do zmiękczenia ją w narożniku użyję opalarki. Do przecinania tapety używam niedużej wielkości blichówki. Dociskam mocno blichówkę do ściany i tnę tapetę na prostopadłej ścianie. Nie tnę pod kątem, nie tnę też pod blichówką, ponieważ mogą mi powstać szpary między tapetami. Kiedy mam do przycięcia w rogu tapety na tapecie, dociskam dość mocno blichówką równolegle do tapety tnącej. I dopiero wtedy tnę nożem również równolegle, by nie powstała mi szpara.